Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Paweł Kukiz, szef koła Kukiz 15. Dzień dobry, panie pośle, przewodniczący, witam. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie pośle, w poniedziałek w Sejmie ważne głosowania najprawdopodobniej. O wotum zaufania poprosi premier Mateusz Morawiecki. Szans dużych na to wotum nie ma, więc później najprawdopodobniej Sejm wybierze Donalda Tuska premierem. Taki jest bazowy, najbardziej prawdopodobny scenariusz. Pan jak będzie głosował w tych dwóch głosowaniach? Po pierwsze, panie redaktorze, wszystkie głosowania są ważne w Sejmie, a w tych dwóch głosowaniach, skoro mam taki wybór, no to będę wybierał jednak rząd Mateusza Morawieckiego, ponieważ pamiętam doskonale rządy Donalda Tuska sprzed ponad dekady. Nie jest to oczywiście też rząd moich marzeń, mówię o rządzie Mateusza Morawieckiego, ale z całą pewnością jest to lepszy wybór. Ale potem, no bo jak oczywiście, już padnie ten rząd Donalda Tuska, to już, Mateusza Morawieckiego, to już Donald Tusk będzie mógł być wybrany przez Sejm. Może pan dać mu, niezależnie od tego, co się wydarzy wcześniej, jakiś kredyt zaufania, bo to nie będzie albo-albo, tylko jakby dwa niezależne wydarzenia, prawda? Ja pan, no będę musiał posłuchać, co powie w ekspoze, czy Donald Tusk, jeżeli nawiąże do zmiany ordynacji wyborczej, do wzmocnienia roli referendów, do konieczności wprowadzenia instytucji sędziów pokoju wybieranych bezpośrednio przez obywateli, do jednym słowem zmian podstaw ustrojowych tego postkomunistycznego państwa, mówię o to w sensie ustrojowym, no to wtedy się zastanowię, jak zagłosować. Podobnie jak zastanowi się, jeśli takie deklaracje dotyczące referendów czy spraw ustrojowych, ordynacji wyborczych nie padną z ust pana premiera Morawieckiego, to Mateusza Morawieckiego, to również się zastanowić, czy zagłosować za tym rządem. Nie wiem. Ja przyszedłem do Sejmu w jednym ściśle określonym celu. Nie po to, żeby zarządzać państwem, bo ja się na tym nie znam i nie mam zamiaru się na tym poznawać, tylko przyszedłem zmienić podstawy ustrojowe, aby zarządzali państwem ludzie, którzy się na tym znają, a nie partyjni aparatczycy. Okej, panie pośle, czy pan się obawia, jako że blisko pan współpracował z Prawem i Sprawiedliwością, miał pan umowę z Prawem i Sprawiedliwością dotyczącą współpracy programowej, czy pan się obawia rozliczeń, jakie teraz zapowiada nowa koalicja? No póki co to trzy komisje śledcze, w żadnym z tych obszarów pan zaangażowany nie był, które obejmują te komisje, ale tych komisji może być więcej, no i rozliczanie też na innych poziomach. Pytanie jest takie, czy pan się obawia tego procesu rozliczeń? Przede wszystkim powinna być powołana, jeżeli mamy taki wysyp komisji, powinna być powołana komisja do spraw tej nowej ustawy wiatrakowej. To co do tego jestem naprawdę głęboko przekonany. Natomiast żadnych rozliczeń, czegoś ja się mogę obawiać, panie redaktorze. Ja nie wiem, niektóre zapowiedzi są dość daleko idące. No, pan różne rzeczy popierał, zmiany w sądownictwie i tak dalej. Nie wiem, jak daleko to może się posunąć. Pytam po prostu, czy w pana takiej emocji nie ma? Konkretnie jakie zmiany, panie redaktorze, bo troszeczkę nie bardzo rozumiem, o czym pan mówi. No chociażby zmiany... Jakie zmiany niezgodne z prawem popierałem? Nie, no mówię, że popierał pan chociażby zmiany w sądownictwie, te proponowane przez prezydenta Andrzeja Dudę. Znaczy, no nie twierdzę, że za takie czy inne głosowanie ktoś siedzieć pójdzie, ale ten proces rozliczeń jest jakimś istotnym elementem nowej koalicji, jej programu, oczekiwania też redaktorze, jestem przekonany, wyborców są jasne. Jestem przekonany, że pan na tyle zna te podstawowe zasady prawne obowiązujące w parlamencie. Wie pan, że poseł posiada tak zwany mandat wolny i nikt nie jest w stanie rozliczać posła za to, w jaki sposób głosował. To jest prawa indywidualna każdego posła i ma takie prawo zagwarantowane w Konstytucji. Panie pośle, a jak patrzy pan chociażby na te komisje trzy śledcze, jedna do spraw wyborów tak zwanych kopertowych z 2020 roku, do spraw Pegasusa i trzecia mająca się zająć aferą wizową, to która pana zdaniem jest najważniejsza? Czy na rozstrzygnięcia którejś z tych komisji pan czeka? Czy one są potrzebne pana zdaniem?
Nie, ale zobaczę, pan sprawdzą się moje słowa, że właściwie niewiele z tych komisji zniknie. Myśmy w Polsce mieli chyba 10 komisji, około 10 komisji śledczych do tej pory i jedynym efektem tych komisji było skazanie chyba dwóch tylko osób, Rywina i jeszcze był tam chyba jeden... No Aleksandra Jakubowska też była skazana, wydaje mi się. Nie jestem pewien, panie redaktorze. Nie mówię, że mówię w każdym bądź razie jak na wielość tych komisji, na zakres... No to urobek skromny, to prawda. To były marne, mizerne i tak dalej. Podobnie jest z Trybunałem Stanu, który jest właściwie też tylko taką instytucją na papierze. Tłumaczę, dopóki się nie zmieni ustroju, dopóki się z państwa partyjnego nie przejdzie na drogę państwa obywatelskiego, państwa pod kontrolą obywatelską, a nie pod kontrolą partyjną, no to są wszystko, wie pan, działania te komisje przede wszystkim będą służyły zakrycie igrzyskami ewentualny brak chleba i lansowaniu się poszczególnych członków, a szczególnie przewodniczących tych komisji na intencji kolejnych wyborów parlamentarnych. I tyle. To tak to wszystko wygląda. Oczywiście chciałbym bardzo, żeby komisje śledcze to były takie zdarzenia, które doprowadzają do ujawnienia wszelkich patologii i ich prace służą przede wszystkim takim zabezpieczeniu, nie karaniu nawet, bo od tego są sądy, prokuratura i tak dalej, od ścigania, ale przede wszystkim od wprowadzenia takich zmian systemowych, takich zmian w prawie, by podobne patologie nie miały w przyszłości miejsca. To mnie interesuje, a nie to, czy Donek dokopie Kaczorowi, czy Kaczor dokopie Donkowi. To są sprawy naprawdę nieistotne. Dla mnie jest istotne to, jakim Polska będzie państwem na przestrzeni kolejnych 50 lat. Panie Boże, a jeszcze przy tych sprawach pewnie z pana perspektywy mniej istotnych, ale myślę, że wcale niekoniecznie tak mało na chwilę pozostając. No, pan był blisko z Prawem i Sprawiedliwością, kiedy Prawo i Sprawiedliwość, no, startował pan z ich list, kiedy rządziło, kiedy posiadało sejmową większość, także dzięki panu mogło tę sejmową większość posiadać i kołu Kukiz 15. Dlaczego... Proszę pana, nie muszę panu wejść w słowo. Nie, większość mogło posiadać dlatego, iż druga strona absolutnie nie była otwarta na wprowadzenie tych zmian ustrojowych, po których przyszedłem do Sejmu. Ale faktem, panie pośle, że współpracowaliście programowo, więc proszę pana, gdyby druga strona, mówię o opozycji, chciała, deklarowała zmiany, niech pan zauważy, że współpracowałem z Polskim Stronnictwem Ludowym, dopóki Polskie Stronnictwo Ludowe komunikowało, że jest zainteresowane i wpisało zresztą do naszej umowy zrealizowanie sędziów pokoju, mieszanej ordynacji wyborczej i tak dalej, a nic z tego po prostu nie wyszło. To samo deklarowało Prawo i Sprawiedliwość i w tym... Tylko pozwolę sobie to pytanie zadać, panie pośle, bo chodzi mi o to... W wielu przypadkach Prawo i Sprawiedliwość wywiązało się z tej umowy, właściwie we wszystkich, łącznie z ustawą antykorupcyjną, z kwotą wolną od podatku 30 tysięcy złotych, referendum i tak dalej, więc a tamci nie chcieli, proste. Ale panie pośle, chciałem tylko zapytać, czy pan czasem nie ucieka teraz trochę z tonącego okrętu, że był pan z Prawem i Sprawiedliwością, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wszystko mogło, a teraz idzie pan bardziej swoją drogą, a nie z Prawem i Sprawiedliwością, kiedy Prawo i Sprawiedliwość jest w odwrocie. Nie, proszę pana, zawsze szedłem swoją drogą. W Polsce mamy taką ordynację, która wymaga startowania z list jakiejś partii politycznej, chyba że się posiada taką swoją własną partię polityczną, że można, tak silną, że można startować z własnych list. Nie ma w Polsce indywidualnego, biernego prawa wyborczego do Sejmu. Gdyby takowe istniało, startowałbym pod imieniem i nazwiskiem ze swojego powiatu, ale nie było. I proste. I nie uważam, żeby to był tonący okręt, bo o tym, który okręt jest tonący, to się przekonamy za, wie pan, rok, dwa lata. Czy tonie ten okręt, czy drugi okręt, czy obydwa toną. Ja bym życzył, żeby w tym ustroju zatonęły obydwa okręty, a przede wszystkim ten ustrój polityczny, żeby te okręty wzięły na dno ze sobą. To, panie pośle, teraz trochę zmieńmy temat. Generał Jarosław Szymczyk nie jest już komendantem głównym Policji. 7 lat temu to stanowisko objął, a to znaczy, że rządził najdłużej w III Rzeczypospolitej. Wielu też uważa, że najgorzej. Jakie jest pana zdanie o generale Szymczyku? Moje zdanie jest takie, że z całą pewnością był to jeden konzerw go. Nie był to komendant moich marzeń. Tego typu z granatnikiem to powinna być, właściwie sam powinien poprosić wtedy o dymisję.
No ale zrobię, jest jak jest. No, to jest kolejny dowód, sytuacja w policji, to jest kolejny dowód na ingerencję partii politycznych absolutnie w każdą sferę i co gorsza, bezpieczeństwa publicznego. Niech pan zauważy taką zasadę. Zmienia się partia władzy, zmienia się jedynka, czyli komendant główny policji. Zmienia się komendant główny policji. Ten komendant policji zmienia komendantów wojewódzkich. Wojewódcy zmieniają powiatowych, powiatowi szefów komisariatów. Czyli ma pan taką służbę... Aż tak to idzie, panie pośle? Aż do komisariatów wszystkich to idzie ta zmiana? Tak daleko? Tak, proszę pana. Tak daleko idzie. Idą te zmiany. Te zmiany są... Policja jest upolityczniona, podobnie jak Straż Pożarna Państwowa, podobnie jak wszelkie instytucje bezpieczeństwa. Podobnie jak służby. Służby powinny być, działać nieprzerwanie. Wie pan, gdyby wprowadzić, ja też od dawna postuluję, ale nikt nie jest tym zainteresowany, kadencyjność na przykład komendantów głównych, żeby ona obrazowo to wyglądałoby tak, że ten komendant główny jest jeszcze komendantem głównym przez do połowy kadencji kolejnej partii, która tam objęła władzę. No to jeszcze miałoby to jakieś ręce i nogi. A tak to ma pan podzieloną służbę, taką jak policja, nie tylko policję, straż pożarną również i pozostałe, na trzy grupy w ramach jednej służby. Ci, którzy mają władzę, ci, którzy władzę, czy stracili władzę, to jest druga grupa i trzeci, którzy słucha, strzelają na jednych, drugich, robią sobie tamte jakoś, żeby przetrwać przez wszystkie kamery do emerytury. I tak to wygląda, więc trudno tu mówić o silnym, bezpiecznym państwie w sytuacji, kiedy służby tego rodzaju są wewnętrznie podzielone na te trzy grupy, o których powiedziałem. Panie pośle, krótka przerwa w naszej rozmowie. Kończymy radiową część Sedna Sprawy. Za chwilę internetowa dogrywka. Paweł Kukiz, szef koła Kukiz 15, przypomnę, jest naszym gościem. Dobrego dnia, mówimy słuchaczom Radia Plus. Radio Plus. Sedno Sprawy. Paweł Kukiz cały czas jest z nami. Panie pośle, za chwilę Donald Tusk ma się spotkać ze swoimi nowymi ministrami, ministrami INSPE tak naprawdę, bo oni w przyszłym tygodniu tymi ministrami zostaną. To ma być takie nieformalne pierwsze posiedzenie przyszłego rządu. Jak pan ocenia ten skład nowej Rady Ministrów Donalda Tuska? Sporo tam osób, które już bardzo dobrze znamy, no, z lat 2007-2015. Po pierwsze, panie redaktorze, po czynach ich poznacie. To jest jedna podstawowa rzecz. Nie wiem, jeszcze nie mamy... Ale niektórzy już sporo mieli okazji, żeby tych czynów nam swoich zaprezentować, więc znamy ich, no trudno... No więc powiem w ten sposób, to może na tych głównych osobach się zatrzymam. Jeżeli na przykład ministrem spraw zagranicznych zostanie pan Radosław Sikorski, no to to rzeczywiście mamy problem. No. Tyle. I to jest, mówię, Polska jako kraj, Polska jako państwo suwerenne, jako państwo niezależne, jako państwo, które ma swoją państwowość rozwijać i swoją siłę rozwijać. Po prostu to są, dlaczego? Jest tam grupa już... A dlaczego Sikorski jest takim problemem, panie pośle? No, najdelikatniej mówiąc, ta wierchuszka Platformy, mówię o panu Donaldzie Tusku, o Sikorskim, to są kosmopolici, to są ludzie, w moich przynajmniej oczach, ja się oczywiście mogę mylić, to może można kontestować to moje zdanie, ale to są ludzie, dla których przede wszystkim liczy się doczesność, ich byt i dla których świat się kończy wraz z momentem ich śmierci. To są ludzie, którzy prawdopodobnie widzą tę Europę jako coś podobnego do Stanów Zjednoczonych, sfederalizowaną w sposób taki, że właściwie władze są tylko wykonawcami w przyszłości woli, czy realizatorami, administratorami tych ziem, a wola, jak tymi ziemiami administrować, będzie wypływała z jakiegoś brukselskiego, tak powiedzmy ogólnie, środowiska. Ale panie pośle, rzeczywistość zdaje się nie potwierdzać tej niezwykle krytycznej pana oceny, bo Donald Tusk powiedział się przeciwko zmianom traktatowym proponowanym w Unii Europejskiej i parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej na poziomie Parlamentu Europejskiego nie poparli tych zmian. Proszę pana, można tak policzyć głosy, bo proszę zauważyć, że cały obóz Donalda Tuska nie głosował za, czy generalnie obóz opozycji, która za chwileczkę będzie miała władzę prawdopodobnie,
nie głosował za odrzuceniem dyrektyw, tylko chyba ósemka. Lewica była przede wszystkim, Lewica je przede wszystkim popierała. No ja rozumiem, ale są w jednym obozie i jeżeli chcą funkcjonować, to muszą wspólnie dalej, to muszą swoje zdanie wzajemnie szanować. Więc można tak policzyć głosy, by powiedzieć, że no my tutaj byliśmy przeciw, a z drugiej strony tak nas na stronie, że tak powiem, w kuluarach mieć, policzyć tak te głosy, żeby Bruksela była zadowolona. Jak i spodzielić się z tym głosowaniami. Jedni głosują przeciw, część głosuje za i w każdym razie efekt jest taki, jaki jest, że te dyrektywy jednak, że jednak przegraliśmy jako Polska to głosowanie. No ale to jeszcze nawet nie jest początek procesu legislacyjnego, bo to na innym w ogóle poziomie unijnym też musi się odbywać. To póki co tylko takie stanowisko Parlamentu Europejskiego w ogóle niewiążące. Dlatego to jest... Tak, dlatego te pytanie, jak ja oceniam, wie pan i tak dalej. Poczekajmy, zobaczymy, jak to będzie działał. Proszę pana, bez względu na będzie zarządzał pan prezes Kaczyński, czy pan, nie wiem, Zandberg, ktokolwiek, no wie pan, życzy tym władzom pracy Polski, takiej pracy, żeby Polska coraz bardziej budowała swoją pozycję na świecie, coraz lepszą miała pozycję w świecie. I tyle, to jest ta filozofia, ale podstawowa sprawa, której chcę, nie chcę się mieszać w ich wszystkich tam sfary, kłótnie i tak dalej, tylko marzę o tym, żeby wszyscy w końcu doszli do wniosku z polityków, że trzeba rozpocząć proces zmian ustrojowych. Ten ustrój partyjny absolutnie nie jest dostosowany do czasów, w jakich żyjemy i nie służy budowie państwa, tylko raczej destrukcji państwa polskiego. Zobaczycie państwo sami w ciągu tych najbliższych 4 lat. Za 4 lata wrócimy do tej rozmowy, panie redaktorze, jeśli pan pozwoli. No, z przyjemnością regularnie zdarza nam się rozmawiać, panie pośle, ale właśnie gdzieś 2-3 tygodnie temu, jak rozmawialiśmy i pamiętam, zapowiadał pan odejście, czyli nie odejście, bo w Klubie Prawa i Sprawiedliwości pan nie był, tylko zapowiadał pan, że nie przystąpi do Klubu Prawa i Sprawiedliwości. I wtedy, ale mówiłem, że nie przystąpi. Tak, ale wtedy tłumaczył pan poseł to tym, że no, dzięki temu będzie mógł współpracować także z innymi formacjami, z nową koalicją, różne swoje projekty próbować przeforsowywać i ich namawiać. Przede wszystkim tłumaczyłem to tym, że nigdy nie byłem ani nie wymagałem w swoim ugrupowaniu dyscypliny, a jakiej dyscyplinie się nikomu nie poddam. Ale w momencie, kiedy wchodząc do klubu PiS, Prawa i Sprawiedliwości, musiałbym podpisać deklarację poddania się dyscyplinie klubowej. Ale o tej możliwej współpracy też pan poseł mówił. Pytam, czy pan wyobraża sobie współpracę właśnie z Donaldem Tuskiem, z Platformą Obywatelską? Czy będzie pan namawiał do przeforsowania niektórych projektów? Panie redaktorze, ja jak mantrę powtarzam od 2015 roku, od 8 ponad lat, powtarzam jak mantrę. Jestem gotów współpracować z każdym, kto będzie zainteresowany i będzie dążył do wprowadzenia zmiany organizacji wyborczej na model mieszany, sędziów pokoju wybieranych bezpośrednio przez obywateli, wzmocni rolę referendum i obniży próg frekwencyjny przy referendach lokalnych, a następnie wprowadzi dzień referendalny. No w tych kwestiach wszystko będę... Tylko panie pośle, teraz władzę sejmową większość ma Donald Tusk, więc pytanie, czy pan do tych wszystkich propozycji będzie namawiał Donalda Tuska, czy pan będzie chciał rozmawiać z Donaldem Tuskiem, no bo pana, kogo innego sens ma przekonywanie do tych zmian, jak nie jego właśnie, jeżeli on dysponuje przede wszystkim on sejmową większością. Nie, proszę pana, bo nie tylko z nim trzeba o tym rozmawiać, tylko ale trzeba wspominać na przykład... Niekoniecznie, dlatego że proszę pamiętać, że całe ugrupowanie, cała ta... To jest bardzo szerokie ugrupowanie, mówię o tej grupie, która prawdopodobnie obejmie władzę, znaczy obejmie władzę za parę dni. Proszę pamiętać, że tam w skład tej grupy wchodzi między innymi Polskie Stronnictwo Ludowe, które posiada w swoim programie z 2019-2023 sędziów pokoju wybieranych przez obywateli, dzień referendalny, ustawa, która jest już napisana przez pana Marka Sawickiego, zmiany ordynacji wyborczej na model mieszany, zresztą PSL ma to od 1926 roku w programie PSL-PiAS.
Więc to są takie rzeczy. Jeżeli będą jakieś... Proszę pamiętać, że to nie jest, że Donald Tusk nie ma większości jakiejś tak powalającej, by mógł trzymać za gardło, że tak powiem, na przykład Władysława Kosiniaka-Kamysza czy Włodzimierza Czarzastego. No to prawda, to są w miarę wyrównane relacje. Jedno i drugie ugrupowanie ma, na przykład Lewica również jest zainteresowana, z tego co wiem, sędziami pokoju wybieranymi przez obywateli, czy zmniejszeniem, obniżeniem progów w referendach lokalnych, bo rozmawiam w kuluarach przede wszystkim właśnie z PSL-em, z Lewicą o tych postulatach. Więc niekoniecznie muszę powiedzieć, wie pan, ja nie jestem do nikogo wrogo nastawiony, od tego trzeba zacząć, choć mam jednocześnie z tyłu głowy to, że rządy Donalda Tuska doprowadziły Polskę na kraj kryzysu, a na pewno nie wzmacniały roli Polski na świecie, tylko wręcz przeciwnie, na siłę, w sposób zbyt szybki Tuż do kropki, panie pośle, proszę się zbliżać. Które bardzo mocno uzależniały Polskę od Brukseli. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Paweł Kukiz, szef koła Kukiz 15, był dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Dobrego dnia, dobrego weekendu. Panu posłowi życzę serdecznie, pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Państwu dziękuję bardzo za uwagę. Dobrego dnia i dobrego weekendu. Do usłyszenia w poniedziałek. Radio Plus. Sedno Sprawy.